Bóg był wszystkim i musiał na przykład, nie wiem, powiedzmy, kawałek swojej nogi, tak bym powiedział, na swoim ciele, kawałek swojej nogi wyciąć i w tym miejscu stworzyć świat. Student trzeciego roku filozofii, tak? Możecie mu poklaskać, bo to jest takie, no, lubi atencję. Tak. Dlaczego istnieje raczej Bóg niż nic, skoro najprościej byłoby, gdyby nie istniało nic? A to dalej wyjaśnię, to jest jakby tak powiedzieć parafraza Leibnica, tylko jego pytanie brzmiało, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? No, o tym powiem za chwilę, ale na samym początku chciałem tak trochę rozluźnić atmosferę, to slajd do przodu. I tutaj na pierwszym obrazku, na to, dlaczego Kościół nie jest tak dobry jak Pan Bóg, bo istnieje. A drugi z dinozaurem, tato, czy Bóg istnieje? Jeszcze nie. To tak w skrócie, o czym będę mówił na końcu. Dalej, no, jakbyś mógł. I tutaj chciałbym zacząć prezentację od wyjaśnienia, o co właściwie chodzi z tym pytaniem Leibnica i dlaczego ono jest w tym kontekście ważne. I chciałbym tu przytoczyć dwie kwestie właśnie. Jedna to jest zasada sprzeczności, czyli reguła, która mówi, że jeżeli coś sprzeczność zawiera lub do sprzeczności prowadzi, to musi być fałszywe. To jest jedna z głównych zasad u Leibnica. A druga zasada to zasada racji dostatecznej i stąd też wynika to pytanie. Tylko to jest trochę bardziej rozwinięte, bo to jakby z oryginału jest cytowane. Dlaczego istnieje coś, zamiast by raczej nic nie istniało, zważywszy, że nic jest łatwiejsze niż coś. I tutaj w tym pytaniu chodzi o to, że wszystko musi mieć swoją przyczynę ostateczną. No, działa wszystko na zasadzie przyczyny i skutku. Jeżeli kopniemy kogoś na ulicy, to prawdopodobnie go zaboli. Możemy co najmniej być tego pewni. No i idąc tak tym krokiem, na przykład człowiek. Człowiek, powiedzmy, ewoluował i tak dalej. Skądś zawsze była przyczyna i dochodząc do tej pierwszej przyczyny powstania już do samego świata, dochodzimy do tego, że coś musiało stworzyć ten świat. Czyli co? Prawdopodobnie jest to Bóg, z tego wychodzi. Czyli można powiedzieć, że istnienie Boga wynika logicznie, że po prostu jest i tyle. A tutaj chciałbym w tej prezentacji pokazać, że jednak to nie do końca jest takie proste. Przyczyna istnienia. O ile możemy powiedzieć, że wszechświat istnieje, i jest takim namacalnym, twardym faktem, no nie wiem, dotkniemy biurka, wiemy, że istniejemy, czujemy swoje ciało, o tyle, powiedzmy, Bóg już taki pewny nie jest. Najwyżej możemy powiedzieć, że jest jakimś aksjomatem z góry przyjętym do jakiejś tam hipotezy przypadkowej, czy też dogmatem teologii. No nie jest to takie proste. Czy Bóg, Stworzyciel, jest bytem koniecznym? Czy jest na pewno niezbędny w stworzeniu świata? Bo mówimy cały czas o stworzeniu świata. Czy był potrzebny do tego, żeby świat zaistniał. No i jest wiele pomysłów, jak świat powstał. Naukowa bardziej teoria, to jest dosyć popularna obecnie, wielki wybuch. Czyli był początek i zaczął się od wielkiego wybuchu i wszystko od tego powstało. Nic nie było na początku i pyk, i się stworzył świat. Inna teoria teologiczna głosi, że stworzył go Bóg Stworzyciel. Albo jest jeszcze opcja taka, że Bóg stworzył wielki wybuch, czyli no jednak jest jakiś początek. Naukowe teorie wielkiego wybuchu. Emil Meyerson wyraził, że ta doktryna, w której był potrzebny Bóg, była bardzo przydatna po prostu, żeby wyjaśnić pewne założenia, pewne stałe prawa, że był ten moment zerowy. Tylko że ten moment zerowy to ma naturę cudu, no bo jak wspomniałem, wszystko ma w świecie naturę przyczynową, skutkową. I nagle, jeżeli coś powstaje z niczego i jest po prostu, no to coś tutaj nie gra. Ta hipoteza wielkiego wybuchu przeżywa obecnie kryzys, ponieważ nie wszystkie najnowsze odkrycia astronomiczne jest w stanie jakoś prosto wytłumaczyć. I dlatego też powstają różne takie hipotetyczne teorie, które wzbogacają tę teorię wielkiego wybuchu, na przykład jakieś ciemne materie, czy ciemne energie, różne takie pojęcia, które mają wzbogacić tą teorię. I tutaj właśnie w związku z tym w 2004 roku grupa naukowców wysunęła taką propozycję, taki list otwarty na łamach prestiżowego czasopisma, aby zweryfikować tą teorię wielkiego wybuchu i się zastanowić, czy czasem inne teorie kosmologiczne nie są czasem bardziej uzasadnione. W 1984 roku
Giordano Bruno wysunął taką dosyć kontrowersyjną na tamten czas teorię wszechświata na wskroś nieskończonego. Czyli głosił, że istnieje wiele nieskończona ilość słońc we wszechświecie, istnieje wiele planet podobnych do naszych i tam też istnieją różni, powiedzmy, można gdybać, że ludzie i tak dalej, że wszechświat jest nieograniczony, będzie istniał wiecznie. To było na tamte czasy bardzo kontrowersyjne i został niestety uznany za heretyka i skazany na publiczne spalenie na stosie w 1600 roku. Steinhardt i Turok opracowali, to naukowcy współcześni, opracowali cykliczny model wiecznego wszechświata w oparciu o teorię strun. Oczywiście to jest hipoteza, ale ich zdaniem jest ona w stanie wytłumaczyć to wszystko, co teoria wielkiego wybuchu z dodatkami tych właśnie ciemnych materii, ciemnych energii oraz jeszcze więcej. Czyli można powiedzieć, że ta teoria jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla naukowców. Tu trzy punkty takiego podsumowania będą w tej prezentacji. Z tego fragmentu chciałem wam jakoś wykazać, że Bóg Stworzyciel nie jest konieczny do istnienia świata właśnie przez tą teorię nieskończonego wszechświata. Świat mógł istnieć od zawsze i bez przyczyny, to właśnie do tego odnosi. Zdaniem naukowców Steinharda i Turoka taka hipoteza pozwala wytłumaczyć więcej niż zmodyfikowana teoria wielkiego wybuchu, tak jak wspomniałem przed chwilą. Najbardziej naturalnym stanem nie jest stan, w którym Bóg coś stwarza z niczego, tylko tak samo nic totalne, bez Boga, bez wszechświata, bez niczego totalnie. Tutaj Henry Bergson powiedział, że totalna nicość jest to niebyt, o którym zaraz powiem więcej. Jest to sprzeczność, podobnie jak idea kwadratowego koła. I należałoby sparafrazować, trochę doprecyzować to pytanie, dlaczego istnieje raczej byt niż niebyt. Odnieść do poglądów Parmenidesa z Elei, który uważał, że byt istnieje, czyli po prostu jest od zawsze, niezmienny, po prostu jest, a niebytu nie ma. Czyli no nie można mówić, że czegoś nie ma, no bo załóżmy, jeżeli nawet spojrzymy tutaj na to pomieszczenie, to nie wiem, pomiędzy mną a Mikołajem, nie powiem, no tak, nie, dobra. Nie ma między nami nic. Jest jeszcze wydłuża jasne, tak? Nie, mówimy. Właśnie nie ma. Jest tu właśnie coś. Tu jest chemia, nie? Tu jest pewna chemia. Tu są jakieś związki i jeżeli byśmy naprawdę się przyjrzeli, to są takie małe cząsteczki i możemy te cząsteczki rozbijać na coraz mniejsze cząsteczki. I naukowcy dochodzą teraz do coraz mniejszych tych cząsteczek i to się coraz bardziej dzieli i coraz bardziej, ale tak naprawdę to jest takie dzielenie w nieskończoność, bo świat po prostu składa się z części. Kiedyś myśleli, że atom jest najmniejszy, teraz mają inne cząsteczki, teraz są te struny, a za niedługo może jeszcze coś innego będzie, prawdopodobnie, jeżeli zbudują te większe urządzenia do zderzania tych cząsteczek. Dlaczego niebytu nie ma? No bo po prostu, bo byłby wtedy jakąś formą bytu. Niebyt nie istnieje. Byłby wtedy totalną nicością, a taka totalna nicość jest tylko ideą. Jest tylko ideą, tak jak święty Mikołaj. Jest to tylko idea, która funkcjonuje, ale tylko w języku. Nie ma odniesienia w rzeczywistości. Byt po prostu jest. Istniał zawsze, wiecznie i tak dalej. Czyli nikt go nie musiał stworzyć, bo jest powiedziane ex nihilo, stworzyć z niczego. No jeżeli nie ma niczego, to nie ma potrzeby stwarzać bytu, no bo nic nie istnieje. Byt to istnienie, niebyt to nieistnienie, istniejący niebyt to istniejące nieistnienie, istniejące nieistnienie to sprzeczność. A teraz odniesiemy się do chrześcijaństwa. Jak masz dalej? Jedziemy. I tutaj odniosę się właśnie do wypowiedzi księdza profesora Michała Hellera. Tutaj zacytuję, czy Pan Bóg może stworzyć kwadratowe koło? Albo czy Pan Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, że nie mógłby go podnieść? No i to jest właśnie sprzeczność, bo nie mógłby tego zrobić. Po prostu nie może być. Sprzeczność nie ma racji bytu. No. Jest niebytem, jest nicością. Nie można tego stworzyć. Wrócę do początku, że idea kwadratowego koła jest sprzecznością, ale również idea stworzenia czegoś z niczego tak samo jest sprzecznością. Teoria ekspanującej czasoprzestrzeni to jest współczesna teoria, która właśnie odnosi się do wniosków Parmenidesa z tym, że byt jest, niebytu nie ma. Naukowiec przyznaje, że jest to rozumowanie absolutnie logicznie poprawne. Podsumowanie. Wiemy, że nic to niebyt. Niebyt nie stanowi ontologicznej alternatywy dla bytu. Byt jest, a niebytu nie ma, to jak wspomniałem do tego Parmenidesa. Byt był od zawsze
i nikt z niebytu nie musiał go tworzyć, czyli niepotrzebny był twórca. Bóg nie stworzył świata, taki możemy dalej wniosek wyjąć. Oraz tutaj potwierdzenie tego, że jest to rozumowanie logicznie poprawne. Na początku mówiłem, o ile istnienie naszego świata jest namacalnym faktem, to właśnie istnienie Boga, Stworzyciela jest najwyżej roboczą hipotezą, aksjomatem roboczej hipotezy lub dogmatem teologii. Platon, Święty Tomasz, Kant, oni uważali, że wszystko musi mieć jakąś przyczynę i uważali, że nie może istnieć nieskończony łańcuch przyczyn. Ale czy na pewno? Czy łamie to jakąś regułę? No to jest pytanie takie dosyć otwarte. Czy Bóg też musi mieć w końcu jakąś przyczynę z tego wynika? No jeżeli wszystko ma swoją przyczynę u Platona, czy Arystotelesza, czy Świętego Tomasza, no to Bóg też powinien mieć jakąś w końcu przyczynę. No to skąd się wziął? Przy dowodach tych teoriach naukowych, które są poparte empirią, badaniami, jakimiś głębszymi faktami, to teologiczne, jakieś filozoficzne spekulacje nie mają takiej siły. Po prostu nie mogą nawet przy tym stanąć, bo to są co najwyżej zwyczajne złudzenia, że one są niezawodne, niepodważalne, wieczne, trwałe i tak dalej. Dialog jakby wyglądał sceptyka z wierzącym. Coś podobnego jak sceptyk reprezentuje David Hume. I sceptyk pyta, dlaczego wierzysz w Boga, skoro nie ma żadnego dowodu na jego istnienie. No to, bo tu chodzi o to, że teologowie często mówią, dobrze, jeżeli uważasz, że Bóg nie istnieje, to udowodnij. I tu właśnie z tego wynika, że no nie do końca trzeba udowodnić. Bo jeżeli nie ma twardych przesłanek ku temu, żeby w ogóle wychodzić z taką inicjatywą, no to tak samo można gdybać, że jeżeli nie masz dowodu na nieistnienie świętego Mikołaja, no to możemy już rozmawiać o istnieniu świętego Mikołaja. No to taki dosyć słaby argument. Powiedzmy, że kiedyś ktoś samotnie poszedł na szczyt góry, zobaczył tam płonący krzew i usłyszał: jam jest twój święty Mikołaj jedyny, masz, tam leży kamienny prezent ode mnie. I dlaczego nie ucieszyć się i nie napisać o tym 5 ksiąg i w ogóle się nie cieszyć i nie uwierzyć mu na słowo? No i sceptyk by tu odpowiedział, że jeden samotny człowiek to tak nie do końca jest taki wiarygodny dowód. Nie można tego już sprawdzić, zweryfikować. No i właśnie sceptyk by nie uwierzył człowiekowi jednemu samotnemu, do którego gadał krzew, na słowo. Że na przykład... Tak przyczepił do Mikołaja, ta chemia. Nie dostanie pan prezentu. No, że nawet jeśli, to mógł to być na przykład w tych krzakach zły duch, albo szatan, albo jakaś istota pozaziemska, UFO. No nie wiadomo, co to gadało do niego jednego kolesia w krzakach. Nie? Że to jest dosyć słabe. Z drugiej strony święty Mikołaj nie ma się czego wstydzić i może zawsze się pojawić drugi raz w innych czasach, w innym miejscu. No, dlaczego nie ma przemówić dla nas na przykład tutaj teraz? O. Buddyści, chrześcijanie i inni mistycy uważają, że jeśli gdyby wydawało im się, że Boga rozumieją, no to nie jest to Bóg. Z drugiej strony mitoznawca i religioznawca Joseph Campbell uważa, że wszelka duchowość jest poszukiwaniem tej samej podstawowej nieznanej siły, która jest w zasadzie niepoznawalna, a można ją w jakiś sposób poznać poprzez rytuały, metafory, opowiadań, historii itd. Na przykład mit o stworzeniu świata z Biblii też powinno się metaforycznie jakoś odnieść do swojego życia, że to ma pomóc właśnie bardziej w poznaniu prawd o świecie. No i tutaj dalej mówi, że wszystkie religie są maskami tej samej prawdy. A może jednak Bóg stworzył ten świat? Bo Bóg jest kimś, kto nieustannie oddaje życie. Tu chodzi o to, że według niektórych ojców Kościoła jest taka interpretacja, że kiedy Bóg stwarzał świat, to musiał jakby odjąć kawałek siebie. Czyli powiedzmy, Bóg był wszystkim i musiał na przykład, nie wiem, powiedzmy, kawałek swojej nogi, tak bym powiedzmy na swoim ciele, kawałek swojej nogi wyciąć i w tym miejscu stworzyć świat. Czyli musiał tak by się w tym miejscu zabić. No i podobnie też zrobił Jezus. I tutaj taki wniosek, że Bóg robi wszystko umierając. No i to jest właśnie moje takie podsumowanie jakby tego, że to, że powiedzmy nawet i wszechświat by był nieskończony, to nie jest żaden twardy argument. Tak samo z tym, że świat jest stworzony, to nie jest coś, co możemy powiedzieć na 100% tak jest. To wszystko to się mieści nawet w tym. Ja to osobiście kupuję i nie wiem, to nie każdy musi się z tym zgadzać. Trzecie podsumowanie, że nie ma dowodu twardego poza metafizycznymi spekulacjami na istnienie Boga Stworzyciela. Brak istniejących przesłanek wyklucza potrzebę dowodzenia nieistnienia. Boga nie można naprawdę pojąć i trzeba w Niego uwierzyć. To jest źródło, to jest stronka, z której właściwie to wszystko pochodzi.
I to też trafiłem na to przypadkiem dosyć w nocy i pamiętam, że jak na to trafiłem, to do rana właściwie czytałem. Bardzo tam jest rozszerzona ta wersja tego, o czym powiedziałem. Autor jest buddystą i on to odnosi do buddyzmu. W sensie nie mówi, że Bóg jest i tak dalej, tylko proponuje inną opcję. Dodatkowe materiały zamieszczę na grupie na Facebooku Szanowni Miłośnicy Mądrości. Tam wrzucę kilka mam takich nagrań odnośnie tego właśnie tematu. To już tyle autoreklamy. Dziękuję bardzo. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Dla mnie to było stąpanie po cienkim lodzie. Nie wytrzymałem tego psychicznie, odszedłem sam dobrowolnie. No i po całej tej hecy nadaje się praktycznie tylko do leczenia psychiatrycznego.